Znaleźliśmy bułkę w środku lasu. Kamera z lampką taką wbudowaną. No to jedziemy. No. Pojedziemy jeszcze po Piotrka. Wiem. I zobaczymy, co te bunkry nam dadzą. Dobra, podjechaliśmy po Piotrka. On wie, gdzie te bunkry są, przynajmniej pamięta. Zobaczymy, czy tak naprawdę pamięta, czy udaje, że pamięta. No, wreszcie. Cześć. Co? Wreszcie. Musiałem się kurwa ubrać. Cześć. Co, pamiętasz, gdzie to jest? Ta, no mniej więcej ta. To jedziemy. Co, już nas nagrywasz? Tak. Przywitaj się, jak chcesz. Siamano, ziomy. Dobra, w którą stronę jedziemy? No jedź tutaj. Znaczy, no jedź normalnie, na małej, nie? Dobra, będziemy w pobliżu. To załączę. To na razie do zobaczenia. Dobra, jesteśmy. Teraz idziemy się przygotować. Wziąłeś ten? Daj mi torbę. Czekaj, weź tam moje picie jeszcze. Aucie. Mam. A. Tutaj jest, z tej strony. Co? Ty mówisz, tutaj są te bunkry. No. Ostrzega nas, żebyśmy tam nie szli. Łazimy po lesie już ponad 10 minut. Gdzieś tu powinno być, co? Ślady są, czyli coś tu jest. Trzeba szukać. Coś znaleźliśmy. Ale widać ślady. Zobacz po tym. To jest po starym tym, nie? Po przewodach od prądu. Takie betonowe rzeczy. Jest tu gdzieś górka, widzisz? Tam. Tak. Tutaj są, zobacz, ślady po tych poprętach. Ślady po prętach i tu jest żelbeton. Pręty. Dziwne takie coś w środku lasu, nie? Musimy gdzieś tu krążyć, no, wokół tego. Idę zobaczyć tą górkę. Znowu kolejne pręty. Dobra, zobaczcie się.
to idźmy takim pasem. Idź kać po prostu środkiem, ja pójdę w lewą stronę. Idź tutaj, prosto. Rozdzieliliśmy się teraz w odstępie, ja wiem, co 15 metrów i będziemy szukać teraz pojedynczo jakichś śladów tych bunkrów. Szczerze powiedziawszy, wątpię, czy to znajdziemy, bo tutaj przez tyle lat ludzie różnego rodzaju rzeczy robią, wycinają, chodzą na grzyby, no więc na pewno to znaleźli, nie? Zobaczymy. Ej, znalazłem coś! A to jest taki sam kanał tylko jakby. A nie wiem, czy to było to, nie wiesz. Taki sam kanał jest jakby. Nie, to jest kanał. Tam jest dziura. No dobra, to Kasper, idź tędy, to ja idę z powrotem. No na pewno gdzieś tu jest. Nikt nie stawia w środku lasu betonowych przepustów do regulacji wody w kanale. To jest bezsensowne. Chyba tamtych zgubiłem. Chyba coś znalazłem. Tak, znalazłem, jest wejście. Tak, to jest tu. Jest wejście. Jest wejście. Tam trzeba się podczołgać, a później już jest wejście takie dwumetrowe. No ale zerknij sobie, zobacz. Bo to na pewno to jest to. Spadnie to z tym pokawem. Ała! Nie, ale miał być. To, ale to kurwa. Chodzimy. Co? Ja wracam. Co, cykasz się? Ja? No. Ja tylko, że Kasper? Pierdolę się. Cykasz się? No. Latarkę trzeba, no trzeba, no co zrobić, trzeba tam wejść, no. Że nikt nie powiedział, że to będzie łatwe. Masz, załóż tę latarkę. Nie jestem przystosowany do tego. No, to przecież wiadomo było, że idzie się ujebać. Dobra, tam wchodzę pierwszy. Nie będzie tego kaszka, wykonał. Co to, nie? No chodźcie. Ja już jestem, na nie trzeba klęczeć. Ale co tam jest? Warto tam stoi. No chodź zobaczysz, no są pomieszczenia, no. Z drugiej strony przebija światło. 409, co to są za oznaczenia? Nie wiem. Znaleźliśmy bunkry w środku lasu. Tak, przykrywane w latach powietrza. Tam jest światło, nie my się kurwa nie podusimy. Podusić się raczej nie podusimy. Nie, to już tam jest właśnie tam podczas. Takie rurki wychodzą wszystkie, nie wiem, to, co to było. Ty galanty to jest. Ale wszystkie pomieszczenia są takie same. Ktoś się przetargał tu. Ale
Ale co to było? To jest miejsce na jaka, na co? Nie, ma pociski artyleryjskie. Wątpię, a tu jest jakiś ten. Coś tu musiało być, jakaś studnia czy coś? Na pewno, może tutaj była woda. Kurwa, spodziewałem. I czemu tu jest na czerwono? Spodziewałem się czegoś większego. No ja też myślałem, że będzie to coś innego, ale... Tu chodzi, nie wchodziłem. Tu jakiś znowu kabel wychodzi? Nie, rura. Ciekawe, co to było. Chuj, co to kurwa, kto to zbudował, nie? Ty, pan. Widzisz go? Nie topesz. Żywy, nie? Zostań go, bo kurwa jeszcze odleci. O, komary. Ja pierdolę, zobaczmy tego gówna tu jest. Dobra, wychodzimy nawet. Kurwa, jeszcze nas tu zjedzą. Trzeba nie budzić ich. Dobra. Patrzcie pod nogi, może coś ciekawego znajdziecie. Czapka, chcesz? Czapki to nie chcę. Czemu to było tu robione? W jakim celu? To jest w miarę świeże, to są pustaki, cegły. No właśnie. Ale co tu mogło być? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Kiedyś próbowałem o tym doczytać w internecie i nic nie pisze. Przecież to jest kurwa zale, to jest wszystko z drutami. Zbrojenia, wszystko, nie? Tu się kurwa można schować, jak będzie jakaś kurwa wojna nuklearna. Jedna nuklearna, to wątpię, ale... Ale że tu woda jeszcze nie nachodzi, nie? Bo jest na górce chyba. I dlatego. Ale ja ten po wyjściu. Może jest jeszcze w pobliżu gdzieś. Nie wiem, nic nie chcę szukać. Co, boisz się? Będziesz na YouTubie. Ja to mam filmik. Ale znaleźliśmy po ciężkich trudach, ale kurczę, gdybym nie przeszedł przy tych brzuskach, to bym tego nie znalazł. Karla, jakby się świeży. Dobra, wychodzimy poszukać może tego drugiego. Uwaga na głowę. Co? Telefon? Uderzyłeś się? Nie. Muszę zgasić latarkę. Zgaszone. No to trzy funkcje ma to. I co myślisz? Myślę, że to nie jest to, o czym ja mówię. Czyli szukamy dalej? Możemy się przejść. No to będzie coś w okolicy. Mi się wydaje, że to wejście było całe. Można było wejść całkowicie. Bez żadnego przechylania, bez niczego. Wiesz, no tyle lat to mogę to zasypać, nie? Czy nie? Nie wiem, może... To jak tu jest jedno, to drugie gdzieś musi równolegle, niedaleko być. Albo to jest tu gdzieś pod spodem. Przecież zobacz, taka góra. Tu gdzieś musi być to wejście. Ale tu może, to już może być zakryte. No i w którą stronę teraz szukamy jeszcze? W tą stronę to wątpię, żeby tu było, tam gdzie... Ja bym tu bardziej w tą stronę poszukał.
Ja też myślałem, że będzie więcej. Jest tu na tej górce, tu, czy to jest kanał? Ty tu jest coś, zobacz, widzisz, to jest kanał. Stałem, żeśmy stąd przyszli. Liczyłem na coś większego. Oj, kiedyś nasz, kiedyś by to jechać. I co, przejdziemy się jeszcze raz tam obok tych, brzuzek? Bo to jest tu zaraz, nie po prawej stronie. Można też jechać, no. Na przykład na 2-3 dni w aucie spać. Tak. Nie ma nic. No to wiem, jak się. To nie wchodzili wtedy. Bo cały. Dziwne, że to taki korytarzek jest. Ale ciekawe. No nie jest nic więcej, to na pewno jest obok tutaj gdzieś coś. Ciekawe, ale ciekawe co tam było w ogóle. Jakieś rury, no, rury jakieś były, czy na coś to. Były jakieś dziury, było ogólnie jakieś takie ala siedziska,